ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. What's up? Who's gonna run this town tonight? What's up? We gonna run this town. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Chubianko. A to jest kolejny odcinek z Battlefield 4 kampanii. No i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie, idziemy do fabryki, do wnętrza fabryki. Okej. Okay. Jesteśmy za tym w miejscu trochę innym, jeszcze tam widzicie takie jest przejście. Byliśmy po drugiej stronie tej barykady. Udało mi się przejść tutaj, wyeliminować wrogów, no i znajdujemy się, gdzie się znajdujemy. Jestem ciekaw, co na nas czeka tutaj. Od razu zrobiłem się jak to. Hej, da. Sorry, że uchwyliłem. Nie ma sprawy, żyjemy. Najważniejsze. Czysto. Danki, panowie. To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza. Na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj, aż zobaczysz widok z dachu. Spodziewam się, że mi urwie jaja. Cicho. Uważać. No, jestem ciekaw, jak tym będziemy się poruszać. Bezpiecznie? Kurwa! Jeszcze! Wow. O, już prawie go trafiłem. To wiemy. Kurwa, zostawi tu gruzy! A jestem najszybszy. Jak trzeba uciekać, to uciekam najszybciej. Gdzie? Dokąd mam uciekać? A to fajnie wygląda, jak się przewalam z tej windy. Wow. Prawda, zarobiście. Ale wiesz, że wstawaj. Bieg. Uciekaj. A więc tutaj chyba, tak? Na ostatnim piętrze, szybko! I gdzie dalej? Dobra, tutaj sobie radzę, więc... Aha, tutaj, w lewo. Dajemy. Nasz helikopter jest, szybko! Aaaa! Nie zdążę na pewno. Nie zdążę. Ło, wiedziałem. Ło! Ło! Wróg jeszcze tutaj. Tego brakowało. No nieźle. Kurde, robi wrażenie. Naprawdę powiem wam, że robi ogromne wrażenie. Żyjesz, stary? Mak, widać gdzieś hołki z resztę załogi? Tego nikt nie przeżył. Odciągnij Dana od wraku! Jak kurwa, przygniotło go! Spróbuj! Ja wydostanę Rekera! Moja noga! O nie! Te nogę rozjebało. Będzie dobrze, Dan. Wyjdziesz z tego, chłopie. Zabierzemy cię. Tak, paliwo! Wiem. Tak! Rekę rozwaliaj! No już, wysiadaj, szybko! Wysiadaj! Pomogę. Proszę, pozwólcie, pomogę. Błagam. Nie, zabieraj się, proszę. Stąd. Uciekaj stąd! Proszę. Rekę, daj mi nóż. No ale po co się wrzęcie? Zdjęmy nogę! Zdjęmy co? Rekę, chodź tu! No nie, nogę trzeba będzie uciąć, na bank. Dawaj, kość jest miastowa, tylko
tkanka i mundur nie wytrzymają. A już dawaj, dni! Konar, czas na nas. Nie żyje? Żyje. Stracił przytomność. Jeszcze na tym znany, jesteś medykiem, ba! No, potrzebujesz się wchodzi! Wow. Przydałoby mi się czymś związać tę nogę, żeby się nie wykrwawił. Ale to już nie moja sprawa chyba. Trzeba się chyba zająć helikopterem, ale... To tylko moje zdanie. Będzie dobrze tam. Będzie dobrze. Zabierzemy się. Z drugiej strony? No dalej, przesiadać. Jazda! Jakie prowadzi? Czemu prowadzę? Forteca, tu prawarze! Dokąd? Jak zrozumiałeś? Brawarze. Dokąd mam prowadzić? Ciemno tu jest. Zapasowa ewakuacja w drodze. Punkt zborny 3 km na zachód. Gdzie mamy jechać? Sorry chłopaki, ale nie radzę sobie. Ja miałem Ferrari czy coś. Jak ja mam tym jeździć? Gdzie? Dokąd? W kierunku strzałki czy co? Dobra, tutaj wszędzie są druty, jakieś głazy. Kurde no! Tutaj coś widzę. Powoli, powoli. I tu jest helikopter jakiś? Chyba nasz. To jest chyba ten nasz. Ale nie jestem pewien. I serio, jak ja mam wyjechać stąd? Chyba już tak będzie lepiej. Tu w prawo? Nie, tutaj są te jakieś rury. Więc tutaj też nie. Tędy? Przyjąłem forteca! Aaaah! Szuka! Cholera! Moja noga! Co on mnie zabije? Dan, oddychaj! Będzie dobrze! No tutaj już spoko się jedzie. Ale tam to nie wiedziałem jak się dostać. Admirale Changu i Rosjana, żaden z nich nie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy pierwsze takty Dixie? Trzymaj się! Gazurek! Dan traci przytomność! Ło, ło! Pewnie helikopter dojdzie czy coś. Albo jakiś ostrzał. O no, wiedziałem. Możesz to zrobić? Raczej kurwa niemożliwe. O, jest most. No to jest spoko. Ale chyba nie będzie długo, tu już widzę światła jakieś. Ło! Gdzie on jest? Gdzie? Gdzie on zniknął? Woda. Mogę ten? Wycieraczki włączyć? Tam, widzę go! Spodobać się! Wo! Nie, nie. Nie chcę zginąć tak. Gazu, cholera! No cały czas trzymam gaz, człowieku. Nie, no przecież trafiłem! Kurde! Ja to mam zawsze pecha, no już trzeci raz, czwarty ginę w kompanii na poziomie trudności normalnym. Ja... To jest kurde... Nie, do pojęcia. W tym miejscu jestem. Spoko, dobra. Ale rejestracja 1, 2, 3, 3, 3, 2, 8, 8. Tam, widzę go! Spodobać się! Szybciej! O, dobra, nie trafił mnie. Gazu, cholera! Nie pozwolimy. Przymierzaj się! Rozładuj twojego! Teraz damy radę. I ta muzyka jeszcze. Trafiony. Yeah! I to jest ten moment, w którym rozwalimy szybę. Tak. Grabarze przejęli dane. No i? Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu,
Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Tan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna pan swoje rozkazy, kapitanie? Tak jest. Kieruję się w stronę wschodnich wybrzeży Chin.